Filip, dzisiejszy pojedynek od początku, w zasadzie do końca mieliście przewagę. Też o wyniku, twoim zdaniem, co zaważyło w dzisiejszym spotkaniu? Co zaważyło? No przede wszystkim agresywna obrona. Myślę, że w sama ilość przechwytów z akcji jeden sam na kosz graczy Turowa pokazuje, że rzeczywiście to był chyba jeden z takich ważniejszych elementów. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Kotwica może nie gra bardzo zespołowo, ale gra bardzo dobrze indywidualnie i siłą tego zespołu jest są umiejętności indywidualne każdego z graczy, także to było kluczowe, żeby ich zatrzymać. Początkowo mieliśmy trochę problemów na naszej zbiórce, pozwoliliśmy sobie zebrać kilka piłek, natomiast ostatecznie myślę, że wygraliśmy w pełni zasłużenie i kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania przez całe 40 minut. Właśnie, w drużynie Kotwicy szczególnie w statystykach rzuca się straty. Jak myślisz, czy było to jednak kwestia nieporozumienia w drużynie i problemy z rotacją w drużynie gości, czy jednak tutaj wasza obrona była bardzo, bardzo skuteczna? No, myślę, że przede wszystkim nasza obrona i to nawiązuje nawet do mojej wypowiedzi przed chwilą. Zdecydowanie agresywność i drużyna gości nie była na to przygotowana, stąd dużo strat popełnionych, stąd dużo możliwości na przeprowadzenie ataki i skończenie efektownie pod publiczność, także myślę, że tych akcji kilka było w dniu dzisiejszym, także nic tylko się cieszyć. Seria w styczniu skończyła się dla was bardzo pozytywnie, ale trzeba też powiedzieć o tych negatywnych stronach. Jak zespół w twojej opinii radzi sobie poprzez te negatywne informacje, które jednak obiegają media w Polsce? Nie koncentrujemy się na tych opiniach, znamy naszych kolegów zespołu i tworzymy kolektyw i myślę, że chemia jest najważniejsza i to, co się dzieje dookoła, na pewno nie powinno wpływać. Może bardziej osoby, które są bezpośrednio w to zaangażowane i których to dotyka, to na pewno czują się troszkę gorzej, natomiast najważniejsze jest to, żeby być razem i na pewno na dzień dzisiejszy tak właśnie jest w naszej drużynie. To obrazuje przede wszystkim bardzo udany styczeń i na pewno zrobimy wszystko, żeby luty był równie efektywny. Łukasz, widać, że w dzisiejszym meczu bardzo ci zależało na dobrym występie. Kilka rzutów niestety nie wpadło i porażka z PGE Turowem. Jakbyś podsumował dzisiejszy pojedynek? Zależy mi na każdym zwycięstwie, na każdym meczu. Dzisiaj byliśmy w okrojonym składzie, także wiedziałem, że tych minut będzie dużo więcej i większa odpowiedzialność. No nie wpadło parę rzutów, no na tym to polega trafiać. Niestety dzisiaj się to nie udawało. No siła Turowa jest nam znana, mocny zespół, myślę, że i tak postawiliśmy twarde warunki. Gratuluję zgorzeleckiej drużynie wygranej. A też musieliście się zmagać z wąską rotacją, to także utrudniło wam dzisiaj pojedynek, ponieważ Jordan Hallahan, wasz najlepszy strzelec, nie mógł dzisiaj się pokazać. Tak, nie było Grzesia, ostatnio ja chorowałem, Jordan ma problemy z kostką, co chwilę gdzieś ktoś coś tam się dzieje, i są te problemy, ale walczymy i robimy co możemy. Właśnie, staracie się bardzo, a w dalszym ciągu jednak okupujecie te tabeli. Czy jednak planujecie zmienić coś, żeby zafunkcjonować troszeczkę inaczej? Na pewno trzeba coś zmienić. Jeżeli mamy wygrywać, to trzeba coś zmienić, ale poczekajmy, aż zespół wróci w komplecie. Jest jeszcze sporo grania, są jeszcze szóstki, bo myślę, że na ósemkę już nie mamy co liczyć, ale na szóstkę, na szóstkę pierwszą nie mamy co liczyć, tą drugą szóstkę na pewno powalczymy o to, żeby jeszcze być może zagrać w play-offach.